Obecnie w telewizji leci taki program, który był robiony przez chyba WWF, tak? Ty uczestniczyłaś jakiś czas temu, taki program ekologiczny, w którym pojechaliście do Azji i tam... Tak, to było dawno temu, teraz jest powtarzany. I tam po prostu, z tego co widzę, przeżyłaś prawdziwy koszmar. Ojejku, to było bardzo dawno temu rzeczywiście. I tak, no ale miałam dużą motywację. Moją motywacją była właśnie chęć niesienia pomocy potrzebującym. W tym akurat przypadku chodziło o zwierzęta. Kocham fundację WWF i wspieram ich cały czas dalej. Chociażby przez to, że mam karty zarejestrowane na WWF, więc każdy wydatek, każdą złotówkę, którą wydaję, 1% idzie na WWF. I w taki prosty sposób możemy pomagać, więc zdecydowanie zachęcam wszystkich do sprawdzenia tego, co WWF robi i dla oceanów, i dla zwierząt, w ogóle dla środowiska. I warto wiedzieć, co się dzieje i w tych rzeczach, które akurat nas dotykają i nas złapią za serce, pomagać. A co najbardziej tam cię tak zaskoczyło, co najbardziej przeżyłaś podczas tego wyjazdu, bo tam wiesz, oglądamy odcinek z tobą i z Michałem Pierugiem, tak? I tam chyba wiesz, wszystko przeżywałaś po kolei. Tak, no ja jestem bardzo wrażliwa, to nie ukrywałam tego nigdy i to było widać również w programach You Can Dance na żywo, gdzie no pozwalałam sobie na upust emocji, czyli płacz na wizji i tak dalej, więc nigdy tego nie ukrywam i to samo działo się na tym programie. Najbardziej chyba zaskoczyła mnie brutalność wobec zwierząt. Nie myślałam, że ktoś może być tak po prostu bezduszny i bez empatii na cierpienie innej istoty. Tam się robi portfele, nie pamiętam w jakim to było kraju. Byliśmy w Indonezji. W Indonezji robi się portfele na przykład ze skóry zwierząt, węży, ale tam było na przykład też pokazane, że oni jedzą małpy, po prostu gotują, jedzą małpy. No to było dla nas Europejczyków z cywilizacji zachodniej, to jest naprawdę nie do przyjęcia, jest szokujące. Tak, no w wielu krajach dalej spożywa się właśnie mięso z małp i z różnych zwierząt, których my normalnie nie jemy. Natomiast ja osobiście widziałam, jak zdejmowali skórę z węża na żywo. W ogóle okropne rzeczy. Jeżeli jesteście zainteresowani, koniecznie sprawdźcie ten program. Nie tylko mój odcinek z Michałem, ale też inne pozostałe. Myślę, że warto się doedukować w tej kwestii, co się dzieje i nie brać w tym udziału, bo kupując tego typu rzeczy, przewożąc dobra naturalne, które są pod ochroną, przyczyniamy się do popełniania tych przestępstw, więc warto sprawdzić, co się dzieje. To w takim razie zadam Ci jeszcze pytanie i pewnie znam odpowiedź. Czy jesteś za noszeniem wyrobów ze skóry, czy prawdziwej, czy ze sztucznej? Ja myślę, że wszystko z umiarem. Nie jestem może osobą, która epatuje tym. Natomiast jeżeli masz opcję wyboru ekologicznej skóry, to zdecydowanie Ci to polecam, ale nie krytykuję innych wyborów, innych ludzi.